Jeszcze do przodu. Seniorze do przodu, proszę bardzo. Lecimy prysi. Seniorze do przodu, proszę bardzo. Jest. No może. Nazywam się Tadeusz Kozioł. Ostatnio od niedawna mieszkam w Odonowie. Niedawna to znaczy od kiedy? Od niedawna to znaczy naprawdę od roku. Chociaż można powiedzieć od 25 lat jestem związany z Odonowem, ponieważ tutaj w Odonowie prowadzę takie mini gospodarstwo ogrodnicze. A moje więzy z Odonowem sięgają nieco dalej, ponieważ już jako dziecko przez Odonów chodziłem do moich dziadków, do Plechowa, na Łyczaków. Przez Odonów chodziłem w pole na Łyczaków. W latach 60., w końcu lat 60. podjąłem tutaj naukę w liceum ekonomicznym w Odonowie. Odonów jest w pobliżu Kazimierzy. Odonów to jest, można by powiedzieć dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia, Kazimierza leży koło Odonowa. Rozumiem. Tak. Ogrodnik z przypadku. Dobrze, ale ogrodnik. Ogrodnik. Który zajmuje się historią. Który zajmuje się historią, tak. No, moje losy potoczyły się nieco, jakby powiedzieć, ciekawie. Podjąłem naukę w liceum ekonomicznym, do której nie miałem, do tego kierunku nie miałem żadnego przekonania, żadnego zapału. Powiem wprost, ze średnią 4,25 zmieniłem szkołę, bo cyferki mnie przerażały. Zmieniłem szkołę na profil bardziej, że tak powiem, przyziemny, bardziej swojski, technikum ogrodnicze w Cudzynowicach, ponieważ nie było bliżej nic innego. Całe życie chciałem być leśnikiem albo stolarzem. Historia natomiast stała się moją pasją już od lat dziecięcych, kiedy to mój wujek zaczął czasami powoli puszczać parę. Ale szczególnie jak był po kieliszku. Byłem skonsternowany, bo pani w szkole mówi co innego, a wujek mówi co innego. Wujek mój, świętej pamięci Adamczyk Felix, założyciel placówki Armii Krajowej w Kazimierzy Małej, pseudonim Nidzica. Ale jako dziecko już zauważyłem, że pani jest trzeźwa, a wujek podchmielony. I niejako przeważyła szala, że wierzyłem do pewnego momentu pani. Ale z chwilą, że tak jak powiem, dorastania, mój wujek mi taki dowcip powiedział, taką anegdotę, może pan to wyciąć, ale bardzo ona oddaje moje poznawanie świata. Otóż w pewnej wiosce w Małej Kazimierzy idzie chłopczyk przez wieś i mówi tak: okociła mi się kotka, miała kociąć 7. 6 było partyjnych, a bezpartyjny 1. Za parę dni ten chłopczyk dalej idzie i śpiewa: okociła mi się kotka, miała kociąć 7. 6 było bezpartyjnych, a partyjny 1. I nauczyciel go pyta: chłopczyku, co to się stało? Proszę pana, one już przejrzały na oczy. I ja w pewnym momencie też przejrzałem na oczy, jak te kocięta. A mogę powiedzieć, że w tym moim odnalezieniu rzeczywistej historii dużą zasługę położył pan Stanisław Przybyszewski. Ja, jak powiedziałem, jestem ogrodnikiem, rolnikiem i często, jak każdy z nas wie tutaj na wsi, z terany po całodziennej pracy w polu, wstępowałem do pana Stanisława do księgarni, żeby się troszeczkę odchamić. Jednym z ważnych walorów książki jest zgromadzenie przez autora w jednym miejscu ponad 100 wyjątkowej wartości fotografii, w większości dotychczas niepublikowanych. Trzymając książkę o Odonowie w ręku, spytałem pana Kozioła, jak mu się udało zebrać taką liczbę zdjęć? Odpowiedział mi wówczas, że uporem. Gdy wyrzucano mnie jednymi drzwiami, mówił, chodziłem drugimi, aż osiągnąłem cel. Bo okazuje się, że mimo wojen i kataklizmów dziejowych, ludzie są w posiadaniu mnóstwa fotografii i pamiątek z dawnych czasów, tylko trzeba do tych ludzi dotrzeć i zdobyć ich zaufanie.
U niego moje zainteresowanie historią naprawdę się odezwało i pogłębiło. I to spowodowało, że zacząłem wertować, studiować, poszukiwać. A mam bardzo duży kontakt z ludźmi ze wsi, ponieważ swego czasu wykonywałem również zawód agronoma. I miałem kontakt z ludźmi ze wsi, to były jeszcze lata 70. Jeszcze żyli ludzie, którzy coś pamiętali. I to nie odbyło się czasem bez kieliszka też, jak to w tym fachu moim było. I wtedy ludziom puszczały języki. I dużo rzeczy od ludzi się dowiadywałem. Rzeczy, które były faktem. To nie była zakłamana historia książkowa. To były fakty. I wtedy właśnie moje już zainteresowanie i zamiłowanie do historii wzięło górę nad innymi pasjami. To, co wykonuję dzisiaj, to wykonuję z racji tego, że muszę wykonywać, bo to jest mój, że tak powiem, chleb codzienny. Natomiast jeżeli tylko mam jakieś chwilę wolnego czasu, poświęcam studiowaniu i zgłębianiu wiedzy nie tylko ostatniej wojny, ale szczególnie powstania styczniowego. Doznałem szoku nie tak dawno, kiedy to wertując zapisy parafialnych ksiąg metrykalnych, odnalazłem, że mój pradziad dwa razy był uczestnikiem powstania styczniowego. Nawiasem mówiąc, szykujemy mu tutaj ze starostwem tablicę pamiątkową. Tak się zastanawiam, no skąd ja to mam? Najwyraźniej to tkwi już u mnie nieco głębiej, bo mój pradziad nie poszedł do powstania chyba tak z przypadku. Dziadek w pierwszej wojnie, pradziad w pierwszej wojnie. Ojciec, no niestety, zaraz na początku wojny wywieziony na roboty przymusowe. Mój dorobek nie jest aż tak wielki. No, wydałem kilka artykułów prasowych, napisałem. Wydałem krótką książeczkę Mała Ojczyzny Plechów w porozumieniu z panią Krystyną Sobierańską, córką majora Hubala. Puściłem korzenie w Odonowie, to wypadało też coś napisać o Odonowie, ale o tym to może nieco szerzej będziemy rozmawiać później. Ja miałem gospodarstwo w Odonowie, a mieszkałem w Kazimierzy. I codziennie rano przychodziłem, wieczorem wracałem znów do Kazimierzy i poznałem bezdzietne małżeństwo. Ci ludzie byli byłymi pracownikami dworu. I właśnie od nich to zacząłem dowiadywać się o Odonowie, o dworze pewnych rzeczy. I co ciekawe, ci ludzie wypowiadali się o dworze w superlatywach. Zachlepnie. W superlatywach. To mnie zastanowiło, ponieważ i przekazy książkowe, i wypowiedzi oficjeli, no to nie pozostawiały czci na tych wyzyskiwaczach, kapitalistach, pasi, brzuchach. Natomiast ci ludzie wypowiadali się pochlebnie. I to tak zaczęła się moja tutaj przygoda z poznawaniem Odonowa. Pewien impuls, bardzo, bardzo silny, powstał wtedy, kiedy poznałem tutaj pana Marka i Iwonę Postawku, którzy się tutaj sprowadzili. I oni się skontaktowali ze Stanisławem i pytali się, skąd on ma taką wiedzę. A Stanisław mówi tak: proszę państwa, gdybyście się spotkali z panem Tadeuszem Koziołem, powiem nieskromnie, to on by wam coś o Odonowie więcej powiedział. I od tego momentu zacząłem już zbierać dokumenty, fotografie. Robił pan notatki z tych rozmów? Nie. 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 To wszystko było zapisane w moim umyśle. Natomiast już później, bo przygotowania do tej książki to nie było przygotowań jako takich. To była wiedza, którą chłonąłem. Ona istniała. Tak, ona istniała. Chłonąłem tą wiedzę. Gdy pan Tadeusz powiedział nam, że zamierza napisać monografię Odonowa, ucieszyłem się niezwykle, gdyż to właściwie była ostatnia chwila, by taka praca mogła powstać. A i osoba autora gwarantowała takie właściwe i rzetelne podejście do tematu. Starałem się mu pomóc jak tylko mogłem, ale prawdą jest, że gdyby nie jego mądrość, dociekliwość i pasja badawcza, to ta książka nie powstałaby nigdy. A od dwóch lat już pisałem konkretne notatki, na czym popadło?
nawet na, na worku z cementu, jak czasem gdzieś tam byłem w obejściu, a coś mi się przypomniało. I potem miałem z tym problemy, bo ja bardzo brzydko piszę, nie umiem tego odczytać, ale na szczęście mam dobrą żonę i córkę, które potrafią to odczytać, a nawet potrafiły to przetworzyć na tekst nieliteracki, na, że tak powiem... Do komputera. Do komputera. A. I wtedy, gdy już tutaj dostałem od Państwa postawków wiele materiałów, zdjęć i sam również wiele zdjęć i materiałów dostałem od ludzi ze wsi, i też przeżyłem pewnego rodzaju szok, do którego domu nie wszedłem. Pamiętam, raz weszłem do, być może ta pani się tutaj będzie, i pokazałem zdjęcie, między innymi tam była dziedziczka, czyli babcia pana Marka. A ta pani wzięła i pocałowała to zdjęcie. Ręce mi opadły, ale mówię, ta pani nie blefuje. Ta pani nie blefuje, ta pani, to jest autentyczna jej radość. Autentyczna radość. Do którego domu bym nie wszedł, z kim bym nie rozmawiał, co to byli za ludzie? Co to byli za ludzie? Miałem taką sąsiadkę, która no niestety świętej pamięci już nie żyje. Ona mi dużo pomagała w pracach polowych. Też opowiadała o dworze w superlatywach. Mówię, a babci się wspominają młodzieńcze lata i najwyraźniej tak jej sentyment. Sentyment, tak sobie to opowiada. Ale co ciekawego, jak przyjechali postawkowie do dworu tutaj, młodzi, ta pani tu przyszła do nich. Przyszła do nich i z weselem, z radością z nimi rozmawia, opowiada im, bo jak wiemy, no Marek i Iwona to są ludzie młodzi. Oni czasu przedwojennych nie pamiętają, a ta pani, pani Bronisława opowiadała im to wszystko, jak to było, jak ich dziadkowie i jeszcze i pradziadkowie, jak tutaj się gospodarzyli, ojciec pana Marka, jak tutaj się gospodarzył. I to nie było obłudne, to było naprawdę spontaniczne i prosto z serca. A tutaj w Ononowie te relacje były naprawdę wręcz rodzinne. Serdeczne. Serdeczne. Proszę zwrócić uwagę na fotografie zamieszczone w mojej książce. W tym dworze, w pomieszczeniach tego dworu jest zawsze pełno dzieci. Pełno dzieci, wiejskich dzieci. Nikt ich tu nie przeganiał, nikt ich tutaj nie, w jakiś sposób nie strofował. Udało. Zaskoczenie. Dwa słowa powiem. Zupełnie nie jestem przygotowana do wystąpienia przed takim audytorium, ale książkę przeczytałam z ogromnym zainteresowaniem. Gratuluję panie Tadeuszu, szczerze gratuluję. Może też mnie to zainteresowało tym bardziej, że ogromna część tej książki to są donosy, moje donosy. Wiadomo, że Odonów i Donosy to dwa dwory nie tyle zaprzyjaźnione, co połączone tą samą rodziną. Jestem wdzięczna panu autorowi, państwu także, że powstała ta książka o naszej małej ojczyźnie, tak jak mówi tytuł całego cyklu. Cóż powiem o książce? Jest ciekawa, podzielona bardzo klarownie na rozdziały. Można ją czytać wyrywkowo, w tym sensie, że kogoś zainteresuje szkoła, to czyta rozdział o szkole. Kogoś dwór, to czyta o dworze. Kogoś wieś, no to czyta o wsi. Są wspaniałe, przepięknie napisane pamiętniki rodziny państwa postawków. Czyta się je jak najpiękniejszą powieść, najpiękniejszą. Jest tam tyle ciekawostek, proszę państwa, tyle anegdot, że jest to lektura, od której się nie można oderwać. Czy trudno było wydać tą książkę? Otóż, powiem wprost, ta książka mogłaby być gotowa już rok temu. Ale doszliśmy do wniosku tutaj z panem Markiem, który mi podpowiadał, który mi poddawał, podsuwał materiały, że niech ona dojrzeje. Niech ona dojrzeje i to trwało konkretnie 2 lata, ale wcale nie stało się to ze szkodą dla książki, a wręcz odwrotnie, z pożytkiem, bo uzupełniłem pewne materiały, wygładziłem pewne materiały, zdobyłem nowe fotografie, nowe dokumenty, które starałem się tutaj wpleść w treść tegoż mojego opracowania, bo trudno to nazwać książką, ale niech czytelnik oceni to sam. Dzięki. Dziękuję. Bo mówię o rzeczach mi bliskich i częściowo mówi o tym, co i ja tworzę.
W związku z czym uważam, że czyta się fantastycznie, jest bardzo bogato zilustrowana. Nie zawsze słowa potrafią oddać to, co fotografia. To samo jest z rozmowami z ludźmi, którzy już odchodzą. To jest ostatni moment i ci ludzie mówią bardzo ciekawe rzeczy, których już nie ma, nie będzie. I gdyby ta książka nie powstała teraz, to wszystko by umarło.